może być usprawiedliwione w zasadzie jednym przypisem w artykule pod tytułem Życie i umysł. Dwie strony tego samego zjawiska. Ten artykuł jest poświęcony rozważaniu takiej hipotezy, że jest jakiś bardzo mocny wewnętrzny związek między życiem i umysłowością. Rozważa się różne koncepcje, definicje życia i pokazuje, jak ten związek mógłby tam na gruncie tych koncepcji wyglądać. No a w tym przypisie, który ma uzasadniać moją tutaj obecność, pan Krzysztof Kodasewicz powiada, rozważania tego artykułu nie są zamknięte i mam nadzieję, że zainspirują kontynuatorów. Ponieważ wydaje mi się, że w tradycji, która jest mi bliska, czyli w arystotelizmie, jest taki mocny wewnętrzny związek między życiem i umysłem. A przede wszystkim, co jest dla mnie najważniejsze, to jest bardzo ściśle związane z problemem definicji życia i z problemem wielorakiej realizacji życia, to być może sprawiłoby mi przyjemność, gdybym coś na ten temat powiedział. To wszystko, co będę miał do powiedzenia, zmieści się w trzech częściach. W pierwszej krótko o tym, na czym ten silny związek życia i umysłu polega. W drugiej, czym ten związek, o którym tutaj chciałbym powiedzieć, różni się od tych, które pan Krzysztof rozważa w artykule Życie i umysł. Po trzecie, takie bardzo krótkie dwie uwagi dotyczące tego, jak to się ma do problemu definicji życia, jak to się ma do problemu wielorakiej realizacji. A zatem część pierwsza. Ta arystotelesowska idea mocnego związku między umysłem i życiem jest na tyle prosta, że może się wydać trywialna. Polega ona na tym, że same czynności umysłowe jako takie są wprost pewną formą życia, w podobnym sensie jak rozmnażanie czy metabolizm. Oczywiście nie wszystkim istotom żywym przypisujemy czynności umysłowe, to jest okoliczność zasadnicza, do której wrócę w części trzeciej. Mówiąc, że czynności umysłowe są pewną formą życia jako takie, mam na myśli to, że nie są one formami życia przez to, że realizują się w jakimś materiale właściwym dla istot żywych, że mają charakter organiczny, ale niezależnie od tego, czy i jak one się dadzą sprowadzić do pewnych procesów fizjologicznych, czy są emergentne, czy nie są w jakimś sensie, to niezależnie od wszystkich tych szczegółowych wątpliwości, jeśli coś jest czynnością umysłową, to jest pewnym przejawem życia. To się wiąże z taką tezą, wydaje mi się, że intuicyjnie dość przekonującą, a eksploatowaną w ontologii, w metafizyce arystotelesowskiej, że tylko istoty żywe mogą spełniać czynności umysłowe. To znaczy, jeżeli o czymś mogę w sensie ścisłym powiedzieć, że to coś na przykład przeprowadza dowód lematu przekątniowego Cantora, to coś na pewno jest żywe. Wszystko, co myśli, na pewno żyje, niezależnie od tego, co skądinąd mielibyśmy sądzić o myśleniu, o jego związku z fizjologią i tak dalej. Na tym polega ten silny związek, który chciałbym dorzucić do opcji rozważanych przez pana Krzysztofa Kodasewicza. Oczywiście taki silny związek różni się zasadniczo pod przynajmniej trzema względami, jak mi się wydaje, o których za chwilę w punktach chciałbym powiedzieć, od tych wersji tego związku, które w samym artykule są rozważane. Sprawa pierwsza, w wielu rozważanych w artykule wersjach chodzi o czynności umysłowe, a zwłaszcza poznanie w takim bardzo uogólnionym i rozciągniętym sensie. Na przykład powiada się, że warunkiem koniecznym sprzężeń zwrotnych, specyficznych dla życia jest
poznanie czy rozeznanie stanu własnego, stanu otoczenia w pewnym bardzo uogólnionym sensie reagowania na ten stan. Natomiast tutaj takiego uogólnienia pojęcia poznania nie czynimy. Sprawa druga. W wielu tych wersjach, które są podane w artykule, rozważa się pewien taki najbardziej rudymentarny poziom poznania, który pan Krzysztof Kodasewicz określa jako protoumysłowość czy protopoznanie. I te ustalenia dotyczą w pierwszym rzędzie tych właśnie form pierwotnych czy rudymentarnych. Zaraz opowiada się, że należałoby pokazać, jak to wygląda przy tych wyższych, bardziej skomplikowanych formach poznania. Natomiast tutaj to twierdzenie, że tylko istoty żywe mogą spełniać czynności umysłowe, czymkolwiek by one nie były, nie mamy wyjściowo takiego ograniczenia do proto-poznania, czy proto-umysłowości. No i po trzecie, w wielu rozważanych w artykule wersjach powiązania umysłu i życia, kluczem do tego powiązania jest szeroko rozumiana naturalizacja, czy to samego umysłu, czy kategorii pokrewnych, na przykład kategorii celowości. Czyli zasadniczo tam jest tak, że możemy powiązać umysłowość z życiem o tyle, o ile uda nam się umysłowość znaturalizować. To jest oczywiście zabieg, który tutaj w wypadku tego powiązania, o którym mówię, nie jest potrzebny. To tak szkicowo w trzech punktach o różnicach między tym arystotelesowskim, powiedzmy, powiązaniem między umysłem a życiem, a tym, co pan Krzysztof wprost w artykule rozważa. No i teraz punkt trzeci. Dwie uwagi o tym, jakie to ma znaczenie. Wydaje mi się, że ma znaczenie dla dwóch spraw kluczowych, to znaczy definicji życia i pytania, czy życie jest wielorako realizowane. Po pierwsze, jeśli chodzi o definicję życia, idea tego związku, o którym powiedziałem, jest taka, że z jednej strony jest to związek mocny, ale z drugiej strony oczywiście nie wszystkim istotom żywym przypisujemy umysłowość. To jest ewidentne. Otóż to wydaje się kłócić z taką podstawową intuicją, że definicja życia powinna ujmować pewne minimum, które jest wspólne dla wszystkich istot żywych. Znaczy, jeżeli chcemy powiedzieć, co jest istotą życia, w takim realistycznym rozumieniu definicji, no, powinniśmy uchwycić to, co niejako łączy wszystkie istoty żywe. Otóż w pewnej kontrze można powiedzieć, że od Arystotelesa pochodzi taka sugestia, że definicja życia wcale nie ujmuje minimum wspólnego dla wszystkich istot żywych. Jest raczej tak, że różne typy istot żywych tworzą pewien uporządkowany szereg. I definicja życia ujmuje ten właśnie uporządkowany szereg, ale nie ujmuje jakiegoś minimum wspólnego, jakiegoś rysu wspólnego dla wszystkich elementów tego szeregu. Kieruję tę uwagę na przykład w stronę definicji indukcyjnej. Ja nie twierdzę, że tu jest jakieś bardzo mocne pokrewieństwo, ale wydaje mi się, że przynajmniej na zasadzie asocjacji o czymś takim warto powiedzieć. Na przykład von Neumanna mnogościowa definicja liczb naturalnych nie ujmuje wcale, tak mi się wydaje, jakiegoś minimum wspólnego dla wszystkich liczb naturalnych. Być może w jakimś tam sensie takim wspólnym minimum jest zbiór pusty czy zero, ale to nie jest to, co jest ujęte w tej definicji liczb naturalnych jako istota liczby naturalnej. Czy tamto oczekiwanie się nie spełnia uchwycenia tej wspólnej istoty, czy tego wspólnego minimum, choć przecież ta definicja pokazuje nam, czym są liczby naturalne. Ta definicja wskazuje pewną zasadę
konstrukcji uporządkowanego szeregu. Wydaje mi się, że to jest podstawowa intuicja Arystotelesa, że jeżeli mielibyśmy podać ogólną definicję życia, to ona pod pewnymi względami coś takiego musiałaby przypominać i dlatego ona nie może ujmować żadnych rysów, które byłyby wspólne dla wszystkich istot żywych. I druga z tych końcowych uwag dotyczy zagadnienia wielorakiej realizacji. Pewnie jest tak, że kiedy współcześnie o tym się mówi, to w naturalny sposób interesujemy się pewnymi własnościami o charakterze funkcjonalnym, które mogą być realizowane w różnym materiale, na przykład chemicznie różnych rodzajach materiałów. Tak to zrozumiane w tych argumentach tradycyjnych z konwergencji czy z neuroplastyczności. Natomiast jeżeli jest coś w tym, że istnieje jakieś podobieństwo między definicją życia a definicjami indukcyjnymi, no to mogłoby chodzić raczej o to, że różne elementy w szeregu uporządkowanym mogą na różne sposoby realizować podobne własności. Czyli na przykład, odwołując się do przykładu, o którym już była mowa, to rozpoznanie stanu otoczenia, które jest warunkiem koniecznym ujemnych i dodatnich sprzętem zbrojnych, może się realizować na różne sposoby. W niektórych przypadkach ma charakter poznania w jakimś mocnym sensie, w innych nie. W arystotelizmie pojawiają się na przykład rozważania na temat tego, że własność posiadania trzech kątów w inny sposób realizuje się w trójkącie, który po prostu posiada trzy kąty dokładnie, a w inny sposób realizuje się w każdym wielokącie foremnym, który także posiada trzy kąty, ale oprócz tego posiada coś jeszcze, co niejako modyfikuje także sposób posiadania przezeń tych trzech kątów. Także wydaje mi się, że ta arystotelesowska idea silnego związku między życiem a umysłem, związku polegającego na tym, że czymkolwiek umysł by był, tylko istoty żywe mogą spełniać czynności umysłowe, że to pozostaje w jakimś głębokim związku z pytaniem, jak definiować życie i z kwestią wielorakiej